Bardzo proszę o uwagę. Rozpoczynamy 45. sesję Rady Gminy Leżańsk. Może odczytam podstawę prawną. Sesja odbywa się w trybie zdalnym zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Serdecznie witam na dzisiejszym naszym spotkaniu. Corocznie w tym okresie mamy okazję porozmawiać, spotkać się z panem komendantem powiatowym policji, panem inspektorem Zenonem Zwierzchowskim. Serdecznie witam, panie inspektorze. No i druga osoba mundurowa to jest pan komendant powiatowy, Powiatowej Straży Pożarnej, Starszej Brygady, pan Józef Kludysz. Serdecznie pana witam. Wiadomo, że obecność gości związana jest z tym, że pierwsze dwa punkty dzisiejszej sesji będzie sprawozdanie z działalności właśnie wspomnianych dwóch instytucji, które panowie komendanci szefują. Serdecznie witam pana Pawlusa Bolesława, zastępcę wójta, który reprezentuje dzisiaj pana wójta, który jest w delegacji zagranicznej z mieszkańcami naszej gminy. Witam serdecznie pana sekretarza, witam panią skarbnik, witam pracowników obsługi. Informuję, że na sesji jest w tej chwili w trybie zdalnym 20 radnych, tym samym nasze obrady będą prawomocne. I jeszcze jedna rzecz, że przetwarzanie naszych danych, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj przy wejściu na salę oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad. W propozycji mamy 8 punktów następującej treści. Pierwsze, informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Leżańsk, złożona przez komendanta powiatowego Policji w Leżańsku. Punkt drugi, informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Leżańsk, złożona przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżańsku. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołeckiej strategii rozwoju wsi Dębno. Czwarty, podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do podkarpackiego programu odnowy wsi na lata 2021-2025. Przedstawienie raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy Leżańsk. Zapytania i wolne wnioski. Wpłynął wniosek na ręce przewodniczącego o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie aż 5 punktów. Ja je odczytam w kolejności. Pierwszy punkt jest następujący. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Leżań na lata 2021-2023. Punkt piąty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia majątkowego przez gminę Leżań w formie ustanowienia w hipoteki w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej pod Brzozą, siedzibą w Brzozie Królewskiej. Szanowni Państwo, wszystkie punkty były wstępnie omawiane na Komisji Budżetowej, także Państwo na pewno zapoznaliście się z samą inicjatywą i motywami wprowadzenia ich na dzisiejszą sesję. Moja propozycja jest taka, żebyśmy takim jednym blokiem zagłosowali, czy przyjmujemy ten wniosek o wprowadzenie tych punktów do porządku obrad. Czy są jakieś inne propozycje? Nie ma wobec tego. Przechodzimy do głosowania nad wprowadzeniem punktów 1, 2, 3, 4, 5, które przed chwilą odczytałem, do porządku obrad na dzisiejszą sesję. Forma głosowania niezmienna od kilku kolejnych sesji poprzez wywołanie poszczególnych radnych. Każdy radny odpowiada: jestem za, przeciw, wstrzymuję się.
Bardzo proszę, pan Andrzej Czapla. Jestem za. Dziękuję. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek Zofia. Pani Dąbek Zofia. Dobrze, głosujemy dalej. Mamy jeszcze dwie formy. Jeszcze pani Zofia może dzwonić albo pisać na czat. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. No jeszcze teraz może w trakcie głosowania, ale może najpierw wywołam. Pan Matuszko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Przepraszam, że nie powitałem za osobistą obecność na dzisiejszej sesji, ale myślę, że pan dzięki temu będzie głosował za. Jak najbardziej. Pan Mędzek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęśdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąter Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Balania Tadeusz. Tu mamy informację, że nie będzie w sesji uczestniczył. Usprawiedliwiał się. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Wracamy do pani Dąbek Zofii. Panie przewodniczący, jestem za. Jestem za. Bardzo miło pani Zosiu, panią słyszę. Dziękuję bardzo. Słyszy mnie pan bardzo przewodniczący. Dobrze. Halo? Bardzo dobrze słyszymy. Się? Tak? Bardzo dobrze. Dziękuję sobie. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Informacja o głosowaniu. Głosowanie udział wzięło 20 radnych, zagłosowało 20. Wobec tego wprowadzamy 5 kolejnych punktów do programu dzisiejszej sesji. Wyglądać one będą następująco. Pierwszych dwóch punktów informacji nie zmieniamy. Trzeci i czwarty również niezmienione. Piąty to będzie pierwszy wprowadzony. Szósty drugi wprowadzony. Siódmy trzeci wprowadzony. Ósmy czwarty wprowadzony. I dziewiąty piąty wprowadzony. I dziesiąty raport i sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Zapytania jako 10, 11, 12, 13. Wobec tego przechodzimy do realizacji pierwszego punktu. Serdecznie zapraszam do mównicy pana komendanta powiatowego policji, pana inspektora Zenona Zwierzchowskiego. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie, szanowni państwo. Przedstawię informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Leżańsk i działalności komendanta powiatowego policji w Leżańsku za 2020 rok. Zacznę od oceny zagrożenia przestępczością. Ogółem na terenie gminy Leżańsk w 2020 roku stwierdzono łącznie 149 przestępstw. W 2019 tych przestępstw było 153, a więc ilość przestępstw stwierdzonych bardzo przybliżona. W 2020 roku wykrywalność przestępstw wzrosła o 2,9% w stosunku do 2019 roku i wyniosła, to jest ogół przestępstw, 84,6% wykrywalności. Przedstawię takie najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa przestępstwa. Rozbój, stwierdzono jedno przestępstwo i ten rozbój został wykryty. Kradzież cudzej rzeczy, 10 przestępstw, wykrywalność wyniosła 63,6%. Kradzież z włamaniem, 6 przestępstw, wykrywalność wyniosła 66,6%. Uszkodzenie rzeczy, 12 przestępstw, wykrywalność 41,6%.
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, artykuł 178, paragraf 1, stwierdzonych 26 kierujących niestety w stanie nietrzeźwości, bójka, pobicie, 3 przestępstwa, przestępstwa z ustawy o narkomanii, 8 przestępstw stwierdzonych. Zdarzenia drogowe. W analizowanym okresie, a więc w 2020 roku, odnotowano 5 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 3 osoby zostały ranne. Jeżeli chodzi o kolizje drogowe, to w sumie na terenie gminy w 2020 roku zaistniało 44 kolizje drogowe. Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie powiatu leżeńskiego były niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wymijanie, nieprawidłowe omijanie, nieprawidłowe skręcanie, niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżańsku przeprowadzili szereg działań prewencyjnych, między innymi bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga do szkoły, trzeźwy poranek, trzeźwe popołudnie, alkohol i narkotyki, prędkość, kaskadowy pomiar prędkości, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, pasy, bezpieczny weekend, wagarowicz, bezpieczny przejazd, bezpieczny pieszy, bezpieczne przejście, a więc tych działań profilaktycznych jest bardzo, bardzo dużo. Teraz króciutko powiem o wykroczeniach. Jeżeli chodzi o czynności wyjaśniające, które były prowadzone w sprawach o wykroczeniach, ogółem tych czynności odnotowaliśmy 196. Te czynności kończyły się między innymi zastosowaniem mandatu karnego, bo tak można zakończyć czynności wyjaśniające. W 10 przypadkach nałożony mandat karny. W 18 przypadkach zastosowano pouczenia na zasadzie artykułu 41 kodeksu wykroczeń, natomiast do sądu skierowano 75 wniosków, w tym przeciwko porządkowi spokojowi publicznemu 9 wniosków, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 26, przeciwko mieniu 7, bezpieczeństwo osób i mienia, w tym artykuł 77 kodeksu wykroczeń 6, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, artykuł 43 prim ustęp 1, a więc to spożywanie w miejscach zabronionych 2 wnioski, przeciwko obyczajowości publicznej 13, inne wykroczenia 12. Sami dzielnicowi z rewiru dzielnicowych w Leżańsku ujawnili w sumie 254 wykroczenia, z czego w 101 przypadkach sprawcy zostali ukarani mandatami, natomiast w 153 przypadkach policjanci dzielnicowi zastosowali pouczenie, a więc widać, że tutaj dzielnicowi dbają o społeczeństwo, jeżeli jest możliwość, to stosują pouczenia. Interwencje. W 2020 roku funkcjonariusze z Leżańska na terenie gminy interweniowali 2278 razy. Tak króciutko przedstawię, jak to wygląda na poszczególnych w poszczególnych miejscowościach. Giedlarowa 341 interwencji, Biedaczów 56, Gwizdów 47, Wieżawice 468, Dębno 141, Chałupki Dębniańskie 84, Przychojec 135, Stare Miasto 278, Maleniska 22, Chucisko 99, Brzuza Królewska 468, Piskorowice 124, Żuchów 15. W ramach czynności służbowych policjanci doprowadzili z terenu gminy Leżańsk do Izby Wytrzeźwień 37 osób, do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, czyli PDOZ-y Komendy Powiatowej Policji w Leżańsku 53 osoby, a więc dużo więcej osób doprowadziliśmy do pomieszczeń w Komendzie Powiatowej. Do miejsc zamieszkania doprowadziliśmy 27 osób nietrzeźwych, do sądu, do prokuratury 1 osobę, do zakładu karnego 19 osób, na polecenie innych organów 55 osób. Policjanci przeprowadzili łącznie 13808 wywiadów i ustaleń. Problematyka nieletnich króciutko. Na terenie gminy Leżeń w 2020 ujawniono 3 nieletnich sprawców czynów karalnych. Ci nieletni dopuścili się przestępstw. Oprócz tego sporządzono 9 wystąpień do sądu rejonowego w związku z przejawami demoralizacji oraz 29 wystąpień o rozważenie wgląd w sytuację rodzinny w związku z zagrożonym dobrem małoletnich. Przemoc domowa. W 2020 roku
Na terenie gminy Leżańsk policjanci przeprowadzili 329 interwencji domowych, w tym z tego w 57 przypadkach stwierdzono przemoc w rodzinie i sporządzono niebieskie karty, co też wiązało się z wdrożeniem stosownej procedury. W analizowanym czasie na terenie gminy stwierdzono 41 przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, w tym 15 przestępstw znęcania się nad rodziną. W celu ograniczenia powyższej problematyki Komenda Powiatowa Policji w Leżańsku realizuje powiatowy program profilaktyczny Stop Przemocy w Rodzinie. Krajowa mapa zagrożeń, to narzędzie cały czas funkcjonuje. Zachęcam Państwa radnych, jeżeli Państwo stwierdzacie jakieś zagrożenia lokalne, to na mapę zagrożeń oczywiście można nanieść to zagrożenie. Jak to się przedstawiało w 2020 roku? Łącznie na mapę zagrożeń zostało naniesionych 74 zagrożeń, z czego 50 potwierdziliśmy, 23 zagrożenia były niepotwierdzone i jedno zagrożenie żart i pomyłka. Na podstawie analizy można stwierdzić, że największą uciążliwością dla mieszkańców z terenu gminy Leżański jest przekraczanie przez kierowców dozwolonej prędkości, czyli wykroczenia drogowe. 37 zagrożeń było naniesionych. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym 5, wałęsające się psy 7, używanie środków odurzających 1, dzikie wysypiska 4, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją 6, nielegalne rajdy samochodowe 4, niewłaściwa infrastruktura drogowa lub zła organizacja ruchu 5, inne 5. Działalność prewencyjna policjantów, to już mówiłem tutaj o bezpieczeństwie na drodze, ale nie tylko na tym się skupiamy. Realizujemy szereg przedsięwzięć i działalności profilaktycznych. Między innymi policjanci realizowali takie działania i programy profilaktyczne jak Ostrożnie Pies, Cyberbezpieczny, Bezpieczny Senior, Bezpieczny Ogród, Stop Przemocy w Rodzinie. Tu mamy ilość spotkań. Bezpieczny Senior 27 spotkań, Bezpieczny Ogród 20 spotkań, Cyberbezpieczni 35 spotkań, Ostrożnie Pies 62 spotkania, Stop Przemocy w Rodzinie 144 spotkania. Chciałbym tak na koniec już podziękować panu przewodniczącemu, Wysokiej Radzie, panu wójtowi za wsparcie komendy. Komenda została wsparta finansowo i otrzymaliśmy pieniądze na zakup pojazdu służbowego. Ten pojazd służbowy został w ubiegłym roku zakupiony, on już jest w służbie, jest wykorzystywany. Dziękuję również za wsparcie w postaci przekazania nagród rzeczowych dla laureatów konkursu plastycznego i fotograficznego Bezpieczne Wakacje 2020. Tak na koniec chciałbym podziękować Wysokiej Radzie, panu wójtowi, panu przewodniczącemu za życzliwość, za zrozumienie, za naprawdę taką dobrą, codzienną współpracę, bo z panem wójtem w zasadzie jesteśmy w kontakcie codziennie. Jeżeli są problemy, to staramy się je rozwiązać jak najszybciej i jak najlepiej dla społeczeństwa. No i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana w bieżącym roku. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli na zadanie pytań, to oczywiście, jeżeli będę potrafił, to odpowiem na miejscu. Jeżeli nie, to udzielę odpowiedzi pisemnie. Dziękuję panie komendancie za ten, można powiedzieć, wojskowy raport, bardzo, bardzo sprawny, bardzo taki rzeczowy. Oczywiście, szanowni państwo, macie do dyspozycji, mamy do dyspozycji pana komendanta, więc jeżeli są pytania, to bardzo proszę, proszę zadawać, proszę pytać. Jeżeli nie będzie pytań, to może umówimy się z panem komendantem na tej zasadzie, że jeżeli będą jakieś próbotnicze sprawy i tak dalej, to wykorzystując właśnie te dobre relacje wójta, ewentualnie w ten sposób będziemy próbować, panie komendancie, wszystkie sprawy gdyby porządkować, dobrze? Oczywiście. Ja jeszcze chciałbym podziękować, zwrócić uwagę na jedno, że ta służba praktycznie ubiegłoroczna to w pewnym
sferze takiego troszeczkę innego klimatu, innej rzeczywistości przebiegała przez COVID-19. Także proszę też w jakiś sposób zwracam się do wszystkich, do tych, którzy nas oglądają, do uczestniczących w sesji, o docenienie tej właśnie służby, służb mundurowych w tej kwestii. Działając właśnie przy tych zagrożeniach covidowych, oni byli cały czas na pierwszej linii, tak z, jak gdyby ze służbą zdrowia. Gdyby pan komendant policzył wszystkie, może nie interwencje, ale no pewnie to są interwencje związane na przykład ze sprawdzeniem osób w izolacji, kwarantannie, prawda? To byłyby pewnie dziesiątki tysięcy takich rzeczy. A to czyniliście, czyniąc jednocześnie, tak jak sprawozdanie, normalnie funkcjonując. Także serdecznie za to dziękujemy w imię całej społeczności naszej gminy. Dziękuję panie komendancie. Zapraszam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i starszego brygadiera pana Józefa Kludysa. Panie przewodniczący, panie wójcie, panie, panowie radni, szanowni państwo. Na terenie powiatu leżańskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. W ramach komendy jest dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze, jedna tutaj w Leżańsku, druga w Nowej Sarzynie. Dodatkowo mamy 35 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym 11 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jeśli chodzi o 2020 rok, jednostki ratowniczo-gaśnicze naszej komendy oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych uczestniczyły w 1541 zdarzeniach na terenie powiatu leżańskiego i w 99 zdarzeniach poza terenem powiatu. Te wyjazdy poza teren wynikają głównie z tego, że mamy obszary chronione na terenie powiatu rzeszowskiego, na terenie powiatu niżańskiego i w sąsiednim województwie na terenie powiatu biłgorajskiego. To wynika z podpisanych porozumień ze względu na czas dojazdu, gdzie z naszych jednostek jest ten czas dojazdu jest krótszy. Dodatkowo też dużo zdarzeń wynika z naszej specjalizacji, czyli z ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Na terenie województwa się tutaj w tym specjalizujemy i bierzemy udział w tych zdarzeniach na terenie całego województwa. W porównaniu do 2019 roku, w którym odnotowano 847 zdarzeń, tutaj nastąpił znaczny wzrost ilości zdarzeń. To jest o 694 zdarzeń. Prawie to jest 82%. Ten wzrost zdarzeń wynika głównie z panującej pandemii COVID-19, gdzie strażacy zarówno Państwowej Straży Pożarnej, ale tutaj też jest duży udział ochotniczych straży pożarnych, którzy w ramach tutaj właśnie miejscowych zagrożeń brały udział w ostrzeganiu ludności, w informowaniu, w dowożeniu maseczek, płynów dezynfekcyjnych i wykonywanie innych czynności. Jeżeli chodzi o wśród tych zaistniałych zdarzeń, 1247 zostało zakwalifikowanych jako miejscowe zagrożenia, 262 jako pożary oraz 32 jako alarmy fałszywe. Tak jak mówiłem, jednostki Państwowej Straży wyjeżdżały poza teren powiatu, gdzie brały udział w 99 zdarzeniach. Było to 95 miejscowych zagrożeń, 3 pożary i 1 alarm fałszywy. Szacunkowa wartość strat w 2020 roku wyniosła 4 107 000 zł, natomiast wartość uratowanego mienia wyniosła 16 milionów zł. Dla porównania w 2019 roku wartość strat wyniosła 3 miliony prawie 400 000 zł, natomiast wartość uratowanego mienia była porównywalna, też wyniosła troszkę ponad 16 milionów złotych. W pożarach i innych miejscowych zdarzeniach, w których myśmy brali udział jako strażacy, w 2020 roku śmierć poniosło 14 osób, a 87 zostało rannych. Dla porównania w 2019 roku śmierć poniosło 11 osób i 170 osób było rannych. W zakresie kontrolno-rozpoznawczym zostało przeprowadzonych ogółem 33 czynności kontrolno-rozpoznawcze w 77 obiektach, z czego na terenie gminy Leżańsk przeprowadzono 6 kontroli w 18 obiektach. Kontrole dotyczyły w szczególności odbiorów nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów oraz obejmowały zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami.
Jeżeli chodzi o ilość zdarzeń na terenie gminy Leżańsk, tutaj się aż takiej dużej różnicy nie było, bo ogółem w 2020 roku było 238, a w 2019 roku 225, czyli tutaj wzrost jest tylko o 13 zdarzeń i dobrze, że tych zdarzeń no tutaj nie przybyło tak dużo. Jeżeli chodzi o udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach na terenie gminy, łącznie brało udział 487 pojazdów i 1954 strażaków. Straty na terenie gminy, jakie były, to było 1 084 000 zł, w tym w budynkowych 510 tysięcy zł, mienie uratowane 4 740 000 zł. Jeżeli chodzi o inną tutaj, jeżeli chodzi o zdarzenia na terenie gminy Leżańsk, to były to głównie takie działania, było kilka zdarzeń związanych z potruciem tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zapalenie się sadzy w przewodach kominowych budynków mieszkalnych. Tutaj też jest prośba do Państwa, bo mamy tyle widzów, żeby jednak przestrzegać i pilnować czyszczenia tych kominów, bo naprawdę są to pożary trudne do gaszenia i stwarzające zagrożenie bezpośrednie dla mieszkańców. Zarówno pod względem zagrożenia życia, ale też dużych strat materialnych, bo przy tych pożarach tak często pękają kominy, później remont takiego budynku to są naprawdę duże koszty. Także tutaj prośba, żeby te kominy były czyszczone. Usuwanie skutków anomalii pogodowych, silne wiatry, opady deszczu, oblodzenia, było też tych zdarzeń dosyć stosunkowo dużo. Pomoc była policji, Państwowemu Ratownictwu Medycznemu, tutaj przy interwencjach, przy otwieraniach drzwi do budynków, mieszkań, w transporcie poszkodowanych, udział w kolizjach i wypadkach drogowych, fumigacja obiektów. Zawody sportowe w tamtym roku ze względu na pandemię COVID-19 się nie odbyły. Przeprowadziliśmy akurat tutaj na gminie Leżańsk inspekcję gotowości operacyjnej w trzech jednostkach włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, to jest Biedaczów, Gedlarowa, Brzuza Królewska. Ogólny stan wyposażenia tych jednostek, ich wyszkolenie, poziom utrzymania sprzętu, jak i infrastruktury jest na poziomie bardzo dobrym. Jeżeli chodzi o tutaj o jednostki z terenu gminy Leżańsk, tak jak wcześniej mówiłem, wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych mamy 35, w tym 11 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Natomiast na terenie gminy Leżańsk funkcjonuje 11 jednostek ochotniczych straży pożarnych, które są wyposażone w 19 samochodów ratowniczo-gaśniczych i 234 strażaków z terenu gminy Leżańsk posiada uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jeżeli chodzi o finansowanie, utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, to tutaj zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej to zadanie spoczywa na barkach gminy. Tutaj trzeba naprawdę wyrazić uznanie, ponieważ gmina z tego zadania wywiązuje się wzorowo. Niemniej w ostatnich latach są bardzo duże dofinansowania z budżetu państwa, czy to jest poprzez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, czy dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale też w ramach budżetu państwa bardzo duże środki idą z Narodowego i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy też jednostki tutaj korzystają ze środków w ramach konkursów z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Też jako komenda prowadzimy szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych. W tamtym roku zostało dwa takie szkolenia przeprowadzone pomimo pandemii COVID-19. Łącznie zostało przeszkolonych, jeżeli chodzi o zakres podstawowy, 76 druhów z jednostek z terenu powiatu, z czego ukończyło 17 z terenu gminy Leżańsk. Jest to szkolenie trudne, czasochłonne i tutaj naprawdę są wyrazy uznania dla tych druhów, którzy chcą działać społecznie, idą na to szkolenie.
Zakres tematów to jest 37 tematów do przerobienia, gdzie oni w swoim zakresie learningowo to jest, mają materiały, każdy temat skończy się egzaminem, zdawalność ma być nawet w poziomie 80%, jeżeli strażak tego nie zaliczy, pół godziny przerwy, wraca z powrotem do tego egzaminu, z tym, że pytania się jest nie ma powtarzalności pytań, czyli pytania już są, test jest zupełnie inny. Po skończeniu, po zaliczeniu wszystkich tych tematów, strażacy przyjeżdżają do nas do komendy, jest przeprowadzony egzamin teoretyczny, później jeszcze jest 64 godziny zajęć praktycznych, łącznie z wyjazdem do Niska czy do Przemyśla, gdzie jest komora dymowa z zaliczeniem komory dymowej. I ci strażacy, którzy kończą właśnie to szkolenie podstawowe, naprawdę posiadają wiedzę, umiejętności na wysokim poziomie. Korzystając z okazji, że jestem tutaj, chciałbym złożyć podziękowania na ręce pana wójta, na ręce pana przewodniczącego Rady Gminy, państwa radnych, pani, panów radnych za naprawdę wzorowe wywiązywanie się z tego obowiązku, czyli utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, pozyskiwanie dodatkowych środków na funkcjonowanie. Chciałem podziękować za wzorową współpracę. Oczywiście korzystając z okazji serdecznie dziękuję wszystkim druhom, wszystkim strażakom ochotniczych straży pożarnych za wasze zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze, szkolenia, ćwiczenia, za waszą działalność społeczną. Z okazji zbliżającego się Dnia Strażaka 4 maja życzę wszystkim druhnom zdrowia, wszelkiej pomyślności, tylu powrotów, co i wyjazdów do akcji. Dziękuję za uwagę. Jeśli by były jakieś pytania, to proszę bardzo. Dziękuję panie komendancie i wzorem komendanta policji. Również tutaj pan komendant jest do dyspozycji państwa radnych. Proszę, jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie tych pytań. Ja może w międzyczasie jedno takie pytanie, panie komendancie, może zaspokoi pan moją ciekawość. Jeden pożar duży był. Ja się pewnie domyślam, ale chciałbym, żeby pan mnie utwierdził. Wśród tylu praktycznie prawie 260 pożarów jeden zakwalifikowany jako pożar duży. No to mówimy tu o stadninie koni w Wieżowicach. Chciałem to od pana usłyszeć, to chciałem od pana jako potwierdzenia. A druga sprawa jeszcze taka, czyli w tym zestawieniu, w którym są aktywni członkowie, to są tak jak pan powiedział, wszyscy, tak, którzy to są piszą... wszyscy, którzy posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych, żeby strażak mógł brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, czyli musi ukończyć to szkolenie podstawowe, o którym mówiłem, które jest no, bardzo wymagające. Ponadto wiek między 18 a 65 lat, aktualne badania lekarskie, no i ubezpieczenie, ale tutaj akurat jeżeli chodzi o ubezpieczenie, powiem tak, my tego nie sprawdzamy, to spoczywa na barkach gminy, no ale wiemy, że wszyscy strażacy są ubezpieczeni. I strażak spełniający te wymogi może brać udział w tych działaniach ratowniczo-gaśniczych. I w tym zestawieniu jest traktowany jako strażak członek aktywny, tak? Tak, to jest strażak, który jest, bo w ramach Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnych, jakim są jednostki OSP, jest coś takiego jak jednostka operacyjno-techniczna. I w ramach jednostki operacyjno-techniczną wchodzą w skład członkowie danego stowarzyszenia, ale tutaj w jednostce są ci, którzy właśnie posiadają uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast tak jak żeśmy panie przewodniczący rozmawiali, ja myślę, że tutaj i dla mieszkańców, i tutaj dla radnych by było dobrą rzeczą, gdyby była tutaj jeszcze przy tych tematach informacja o działalności ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Leżańsk. I tutaj byłoby no, wykazane kwoty, jakie gmina przeznacza na finansowanie jednostek OSP, jakie są pozyskiwane środki. Myślę, że warto by to było pokazać, ponieważ naprawdę tutaj gmina Leżańsk nie ma się czego wstydzić i nie mówię o ukrywaniu, no bo nikt nie ukrywa, ale byłoby takie zestawienie, gdzie byłoby to pokazane właśnie, że w to bezpieczeństwo gmina inwestuje i nawet patrząc po szacunkowych wartościach uratowanego mienia, no to pokazuje, że warto w to bezpieczeństwo inwestować. Też korzystając z okazji, chciałem poinformować mieszkańców, że
zostały już przełączone numery 16 kwietnia, numer 998, w tamtym roku policyjny 997 został przełączony do Rzeszowa, teraz od 16 kwietnia zostały numery 998 przełączone do Rzeszowa, także jeżeli ktoś dzwoni na 998, to proszę się nie zdziwić, że się zgłosi operator numeru 112 w Rzeszowie, bo tak było wcześniej, pamiętam, przy przełączeniu na pogotowie numer 999, gdzie ktoś z mieszkańców dzwonił i się mu zgłosiło pogotowie Rzeszów i odkładał słuchawkę odruchową, bo myślał, że się pomylił, nie? Także tutaj też, jest to skonsolidowany system i dlatego informuję, że dzwoniąc na 998, zgłosi się na operator numeru 112 i później będzie informacja jest przełączana do nas. Dziękuję panie komendancie. Słowo do państwa radnych. Myślę, że inicjatywa komendanta o tym, żeby takie sprawozdanie corocznie rozszerzyć o informacje o naszych lokalnych OSP ochotniczych jest myślę tylko warta przyklaśnięcia panie komendancie, chociażby z tego powodu warto, że pan dzisiaj tu przyszedł, oprócz tego, że pan opowiedział o rocznych zmaganiach strażaków, ale też o tej inicjatywie. Myślę, że od następnego roku to już inicjatywa radnych, myślę, gdzieś tam będzie funkcjonować, żebyśmy właśnie takie sprawozdanie dołączyli i żeby było kontynuacja właśnie powiatowej, jak gdyby jeszcze były OSP. Pytań nie słyszę, wobec tego chciałbym podziękować i serdecznie też skierować słowa takie podziękowanie do Ochotniczych Straży Pożarnych, zawodowych pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Sam pan komendant wywołał, że lada chwilę będziecie świętować po sąsiedzku, prawda? No te święta gminy. W tym roku jest pandemia COVID, natomiast tradycyjnie zechcemy 4, akurat teraz 4 maja o godzinie 12 będzie msza, ale tutaj nie będzie to w takiej uroczystej formie jak zawsze, że był przemarsz, orkiestra, przemarsz pododdziałów, wiadomo jest pandemia, ale będzie msza, sztandar, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa zechcemy to zrobić. Wobec tego jeszcze raz kieruję w imieniu własnym, myślę, że całej Rady, osób tu obecnych, serdeczne podziękowanie, jednocześnie życzenia wszelkiej pomyślności, zarówno za strażaków, jak i policjantów. Dziękuję panu komendantom za obecność. Jeszcze raz zapraszam. Nasze sesje, nasze progi są otwarte. Pana wójta proszę o odprowadzenie gości, a my będziemy kontynuować. Także serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu komendantom jeszcze raz i my przechodzimy do kolejnego punktu, a pan wójt zaopiekuje się gośćmi. Drodzy państwo, kolejny punkt naszej sesji to jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębno. Otwieram dyskusję. Proszę przewodniczący Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Porządku Publicznego. Projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszej sesji zostały szczegółowo omówione i wszystkie uzyskały opinie pozytywne. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę się na mnie nie obrażać, że pana uroczyście nie przywitałem, ale pan miał 5 minut teraz, żeby się publiczności pokazać. Także wszyscy widzą, że pan jest osobiście sercem i ciałem tutaj na tej sali. Trwa dyskusja. Proszę, czy są jakieś pytania w sprawie strategii sołeckiej, Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębno? Nie ma, wobec tego zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Dębno. Pan Andrzej Czapla. Jestem za. Dziękuję. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek Zofia. Jestem za. Dziękuję. Pani Zosiu. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędzek Dariusz.
Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęk Zdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąder Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pan to, pan, przepraszam, pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pani Tereso. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Walania Tadeusz. Nieobecny w dalszym ciągu. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, zagłosowało 20, uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Pan Andrzej Czapla. Jestem za. Dziękuję. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek Zofia. Pani Dąbek Zofia. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędrek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęk Zdzisław. Pan Szczęk Zdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąder Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Dolania Tadeusz. Nieobecny w dalszym ciągu. Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Wracamy pani, do pani Dąbek Zofii. Pani Dąbek Zofia. Niestety nie mamy łączności, nie ma pani ani na czacie, nie ma pani z informacji telefonicznej, czyli w tym momencie nie bierze udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 19 radnych, zagłosowało 19, uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno. Otwieram dyskusję. Nie słyszę wobec tego. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno. Pan Andrzej Czapla. Jestem za. Pan Daś Stanisław. Dziękuję. Panie Andrzeju. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek Zofia. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za.
Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech? Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew? Jestem za. Dziękuję. Pan Mędrek Dariusz? Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik? Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz? Jestem za. Dziękuję. Pan... Pan Rób Dominik? Jestem za. Pan Szczęśliwicław? Jestem za. Dziękuję. Pan Świąder Andrzej? Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz? Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa? Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr? Jestem za. Dziękuję. Pan Balania Tadeusz? Nieobecny. Pan Wiech Krzysztof? Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław? Jestem za. Dziękuję. Wracamy jeszcze do pani Zofii Dąbek. Dobrze, mamy informację, że jest za. Dziękuję pani Zosiu. Czyli wracamy do liczby 20 uczestników sesji. Zagłosowało 20, uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych propozycji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście. Pan Andrzej Czapla. Jestem za. Dziękuję. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Pani Dąbek Zofia. Jest informacja, że jest za. Telefoniczna. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędrek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęk Zdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąder Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Walania Tadeusz. Nieobecny. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Głosowanie udziału wzięło 20 radnych. Zagłosowało 20, uchwała została podjęta. Kolejny punkt naszej sesji. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia majątkowego przez gminę Leżajsk w formie ustanowienia hipoteki w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej pod Brzozą z siedzibą w Brzuzie Królewskiej. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych, wobec tego zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia majątkowego przez gminę Leżajsk w formie ustanowienia hipoteki w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej pod Brzozą z siedzibą w Brzuzie Królewskiej. Pan Andrzej Czapla. Jestem za. Dziękuję. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Pani Dąbek Zofia. Jest za. Dziękuję pani Zosiu. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew.
Jestem za. Dziękuję. Pan Mędryk Dariusz? Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik? Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz? Jestem za. Bardzo proszę jeszcze raz, bo słyszałem tylko jestem. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Rób Dominik? Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęść Zdzisław? Jestem za. Dziękuję. Pan Świąter Andrzej? Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz? Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa? Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr? Jestem za. Dziękuję. Pan Welania Tadeusz? Nieobecny. Pan Wiech Krzysztof? Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław? Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, zagłosowało 20. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt naszej sesji wprowadzony pod obrady dzisiejsze to jest projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Otwieram dyskusję. Nie słyszę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Pan Andrzej Czapla. Jestem za. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Pani Dąbek Zofia. Potwierdza pani, że jest za. Leszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędryk Dariusz. Pan Mędryk Dariusz. Pan Ogryzek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęk Zdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąder Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Balania Tadeusz. Nieobecny. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Wracamy jeszcze do pana Mędka. Pan Mędek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, zagłosowało 20. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Leżeń na lata 2021-2023. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Leżeń na lata 2021-2063. Pan Andrzej Czapla. Jestem za. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek Zofia jest za. Otrzymujemy informację. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Pożer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za.
Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędryk Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Pan Szczęśdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świątor Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Walania Tadeusz. Nieobecny. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, zagłosowało 20. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Otwieram dyskusję. Jednocześnie informuję, że to było szczegółowo przedstawione na komisji budżetowej. Radni zostali zapoznani z tym raportem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do kolejnego punktu, czyli do sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych za 2020 rok. Analogiczna sytuacja, było to szczegółowo przedstawione, to sprawozdanie na komisji budżetowej, która była dosłownie kilka minut przed dzisiejszą sesją. Sprawozdanie przedstawione, przyjęte. Czy są pytania? Nie ma, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy Leżeń. Zapraszam pana wójta Pawlusa. Bardzo proszę, panie wójcie. Wójta mamy w delegacji. Myślę, że przy następnej okazji będzie w tym punkcie miał dużo do opowiedzenia. A na dzień dzisiejszy bardzo proszę, co się dzieje na terenie naszej gminy i urzędu. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Właśnie tutaj już Pan Przewodniczący zagaił, że na następnej sesji, przy następnej okazji wójt będzie miał dużo do opowiadania. Ja ograniczę się do podstawowych informacji dotyczących działalności inwestycyjnej. Może jeszcze zanim jednak inwestycyjne, no to takie prace różne porządkowe, nasadzenia i tak dalej trwają. W końcu się trochę ociepliło, więc można to już powoli robić. No i związane z tym procedury, to utrzymanie zieleni. Jutro, najpóźniej pojutrze nastąpi wybór wykonawcy utrzymania zieleni i koszenia poboczy. Najkorzystniejsza oferta, nawiasem mówiąc jedyna, jeśli chodzi o koszenie traw, przycinanie tego typu rzeczy, to jest za kwotę 399 210. Natomiast na koszenie poboczy to jest kwota prawie 76 tysięcy złotych. Mówimy tutaj oczywiście o roku działalności. To już jeśli chodzi z kolei o remonty dróg gminnych, tłuczniem, żużlem i różnego rodzaju roboty, to Państwo sołtysi, panowie sołtysi, to już informacje mają. W każdym razie umowa została podpisana i te prace można na bieżąco zlecać, tak jak w poprzednich latach. Kolejne sprawy, jeśli chodzi o przetargi, został otwarty przetarg, jest w końcowej fazie procedury montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Na razie taki etap pierwszy na trzech obiektach. Dotyczy to szkoły w Brzuzie Królewskiej,
szkoły w Przychojcu i szkoły w Dębnie. Łącznie to jest 85 kW mocy do zainstalowania. Najkorzystniejsza oferta to zamyka się kwotą 248 tysięcy złotych. Kolejna sprawa, został ogłoszony przetarg na dostawę gazu do obiektów gminnych. Tu otwarcie jest przewidywane na 26 kwietnia, chociaż być może będzie tutaj przesunięcie, ponieważ wpłynęły pytania akurat z firmy Pegnik. Proszę Państwa, trwają prace przy budowie kanalizacji w miejscowościach Gwizdów, tam końcówka tej miejscowości, Biedaczów, wzdłuż drogi w kierunku Łańcuta, wzdłuż drogi wojewódzkiej, i rozpoczęły się również roboty, jeśli chodzi o budowę kanalizacji w Maleniskach. Chociaż tak naprawdę to trochę więcej na początku w Brzuzie Królewskiej, bo żeby dojść do Malenisk, to tam jest kilka działek, czy dosyć długi odcinek w Brzuzie Królewskiej. I również w Huciszku, w części Huciszka. Na pozostałą część Huciszka przetarg będzie już niebawem ogłaszany. Tam decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji już jest. A przy budowie tej kanalizacji jest absorbowani są również i urzędnicy, nie tylko wykonawcy. Jak to Państwo wiecie, przy budowie kanalizacji są odcinki, gdzie coś, co zostało kiedyś uzgodnione, jest dotrzymywane bez jakichś problemów, a są odcinki, gdzie troszeczkę niektórzy właściciele działek zmieniają zdania, czasem również obiektywnie jakieś powody, których nikt nie był w stanie przewidzieć, się pojawiają. No i tak to trwa, jak przy dotychczasowych inwestycjach. Trwają prace przy rozbudowie szatni sportowej w Kiedlarowej. Kolejne przetargi, jakie planujemy ogłosić, dotyczą między innymi jednego z zadań, które tutaj Państwo dzisiaj przegłosowali w uchwale o zmianie w budżecie i w UPF-ce. To jest droga miejscowości Stare Miasto, jest tam również szkoła miejscowości w Chałupki. Kolejne etapy kanalizacji, tak jak już wspomniałem, kanalizacja w Hucisku, ostatnia zlewnia w tej części Rusiny. Również odcinki tak po terenie gminy, gdzie mamy zaprojektowane odcinki rozbudowy kanalizacji, również krótkich odcinków wodociągów. Także jeśli chodzi o przetargi, to pojawił się w tym roku od stycznia taki nowy problem, ponieważ weszła taka stuprocentowa elektronizacja. Również ta nowa ustawa, okazuje się, że co szkolący to interpretuje niektóre przepisy w sposób inny. Urząd Zamówień Publicznych również ma swoje interpretacje i tak trzeba te decyzje również podejmować, jakie stanowisko przyjąć w niektórych sytuacjach. Również wykonawcy trochę się uczą, jeśli chodzi o elektronizację, ponieważ tu jako przykład, tu wspomniałem o przetargu na tą fotowoltaikę. Proszę Państwa, wpłynęło 27 ofert, to też pokazuje ogrom, jak gdyby z jednej strony zainteresowania i pracy z tym związanej, ale z powodów takich, nazwijmy to technicznych, około 7-10 ofert będzie do odrzucenia. Na szczęście nie grozi nam odrzucenie tej oferty, o której wspomniałem, czyli tej najtańszej, najkorzystniejszej, ale to pokazuje również pewne problemy wśród wykonawców, problemy techniczne. Myślę, że tu wójt będzie więcej opowiadał, jeśli chodzi nawet o tych środkach, które dzisiaj Państwo do budżetu wprowadzili, Fundusz Inwestycji Lokalnych, kwota 3 600 000, to tutaj wójt opowie o, że tak powiem, zabiegach i tak dalej, żeby taka kwota została dla gminy Leżajsk przyznana, i myślę, że będzie więcej mówił. Ja dziękuję. Dziękuję panu wójtowi i przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszej sesji, zapytania i wolne wnioski. Panie przewodniczący, można Andrzej Czapla? Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana wójta, na jakim etapie jest projekt rozbudowy domu kultury w Wieżawicach? Widać już koniec? Bardzo proszę. Szanowni Państwo,
Powiem tak, wiele, wiele rozmów z panią projektant przeprowadziłem. Dzisiejsza zakończyła się tym, że no, że w piątek będziemy mogli złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. To jest już chyba drugi czy trzeci taki piątek, który, jakby to powiedzieć, mam obiecany, ale myślę, że teraz już tak będzie. Dziękuję. Zadowalająca, panie radny, odpowiedź? Może na poniedziałki te obiecane przełożyć, panie wójcie, będzie skuteczniejszy. No, jeżeli to by miało pomóc, to chętnie się na poniedziałek zgodzę. Panie Andrzeju. Panie przewodniczący? Tak. Jeszcze ja mogę, panie przewodniczący? Bardzo proszę, bardzo. Ja mam pytanie do pana wójta też. Jak się mają sprawy Żuchowa i Biskorowic kanalizacji? W jakim tam stadium jesteśmy? Mógłby pan coś tam odpowiedzieć? Szanowni państwo, no to akurat nie wspomniałem o przetargu na, no żeby dojść do Piskorowic, to oczywiście pierwsze Żuchów i przejście pod Sanem. Przejście pod Sanem i Żuchów, pozwolenie na budowę jest. Też przetarg będzie ogłaszany, ale no nie chciałbym tutaj tak dokładnie terminu powiedzieć. No jest taka nadzieja, że może do końca czerwca, może w lipcu, ale na pewno no po prostu w tym momencie ogłaszamy co dwa tygodnie kolejny przetarg i na pewno to będzie, może złe słowo, w tym roku. Myślę, że najpóźniej tuż po czerwcu będzie to ogłoszone. Jeśli chodzi o Piskorowice, jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Tam takie uzupełnienia, powiedzmy formalne, zostały już wykonane. Na razie chyba jeszcze wszczęcia postępowania nie było, jeszcze jest to weryfikowane, ale wszystko wskazuje na to, że w krótkim czasie mieszkańcy zaczną otrzymywać informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę i miejmy nadzieję, że nie będzie tam jakichś problemów z przejściem przez działki i tak dalej, no bo to jest podstawowy zwykle problem i że wkrótce ta decyzja będzie. Jeżeli tą decyzję uzyskamy, to również będziemy ogłaszać przetarg o pozwolenie na wykonanie tego, no ale najpierw trzeba mieć pozwolenie na budowę. Tu oczywiście wójt zapewne więcej powie, bo złożony też jest do Funduszu Inwestycji Lokalnych wniosek na wykonanie, można by to powiedzieć, na inwestycje w miejscowościach, mówiąc tak kolokwialnie, popegeerowskich i tam między innymi również o dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej jest uwzględnione. Także myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można mówić, że gdzieś do końca przyszłego roku kanalizacja w Piskorowicach, tam już na samym końcu, będzie również wykonana. Dziękuję, panie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Skoro nie ma pytań, wyczerpaliśmy porządek obrad. Wysoka Rado, zamykam 45. sesję Rady Gminy Gleżeńsk. Bardzo serdecznie dziękuję za taki bardzo sprawny udział w sesji, bardzo sprawne głosowanie. Ułatwiło nam to naprawdę sprawne przeprowadzenie sesji. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.